Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV. W domu Jasików właśnie zapanowała noc, więc kochanie, czym będziemy się zajmować? Nagrywać będziemy recenzję. Dokładnie, dla was, więc już wiecie, co się robi. Nie ma odpoczynku. Tak jest, nie ma odpoczynku, to się u nas robi po nocach, więc dzisiejszą grą jest gra pod tytułem... Czekam na uzupełnienie, kochanie. Okej. Kolejowy szlak. Czyli gra, w której będziemy... Co głównie robili? Będziemy rysowali połączenia kolejowe. I? Kurde, znowu jak dziecko w szkole. Ale no nie, będziemy rysowali, co będziemy robili? Bo ja chcę uzyskać dwa słowa. No rysowali. I? Że kostką rzucali. Tak jest. Czyli będziemy rzucać i rysować. Czyli roll and write. Według nas, tutaj w Trollu 2019 rok należy do gier typu roll and write, których jest naprawdę... Mądre, tak jest. Musi takie być na wstępie, żeby inteligencją zaleciało. Należy tenże rok do właśnie takich gier. Tutaj mamy jedną z przedstawicielek od Fox Games. Okej. To Piotrek wam teraz powie, jak to się gra, a my się widzimy... Na końcu. Materiał o kolejowym szlaku zaczniemy od przeglądu zawartości. Ale najpierw zobaczcie, że pudełko otwiera się na magnesik. W grze mamy 6 planszetek, po jednej dla każdego gracza, więc jak już widzicie, gra jest na 6 osób. Jako, że jest to gra typu roll and write, musimy mieć czym rzucać. I mamy 4 kostki podstawowe, kolejne 2 dołączone do opakowania z grą, które stanowią już dodatek, i jeszcze 2 i już ostatnie kostki, które też stanowią dodatek. A żeby mieć element write z głowy, no to dołączono również mazaki z gumeczkami. No, w każdym razie coś, co tuż zetrze z waszych podstawek. I oczywiście przy tak prostym ujęciu musiałem się upierniczyć i będę już brudny do końca tego materiału, bo ciężko mi to zmyć. Grę przygotowujemy właśnie w ten sposób. Każdy z graczy dostaje swoją tackę i mazak. Następnie gracze decydują, czy grają w podstawową wersję gry, czy dołączają jeden z 2 dodatków. Jeśli chcielibyśmy grać w podstawkę, bardzo proszę. Jeśli chcielibyśmy grać z dodatkiem, musimy jeden z nich po prostu wybrać. Na razie wytłumaczę wam, o co chodzi w podstawce. Więc jeden z graczy sobie turla, wyrzuca na przykład takie 4 symbole. I teraz wszyscy gracze za pomocą swoich mazaków mają obowiązek narysować wszystkie, nie mogą niczego pominąć, symbole na swojej planszy. Rysujemy w następujący sposób. Okej, co ja teraz zrobiłem? Ano, przeniosłem wszystkie 4 symbole na planszę. Jak je przenosimy tak, żeby pasowały do początkowej linii trasy, czyli na przykład tu mamy kolej, tu mamy drogę, tu mamy kolej, tu mamy drogę. I ja na przykład rozpocząłem sobie rysować drogę w ten sposób. Kolejne elementy drogi mogę dorysować do już istniejącej albo znowu zacząć kolejną drogę. I tak postępuję analogicznie przez cały ten czas. Ile taka zabawa będzie trwała? Taka zabawa będzie trwała łącznie 7 rund. Po tym, kiedy wszyscy skończą rysować, każdy z graczy umieszcza przy dopiero co wyrysowanych elementach znacznik aktualnej rundy, czyli ja w tym momencie narysowałem 1. Kiedy wszyscy skończą, znowu kolejny gracz bierze wszystkie te kości, turla i tak gramy 7 rund. Poza 4 obowiązkowymi elementami, które musimy narysować w każdej rundzie, mamy możliwość, niekonieczność, możliwość narysowania jednej z 3 takich specjalnych tras według prawideł, które wam wcześniej pokazałem. Łącznie takich tras możemy narysować 3, czyli 3 rundy i po sprawie. Czasami naprawdę fajnie się przydaje. Kiedy jedno z takich elementów już narysujemy, skreślamy, żebyśmy wiedzieli, co już narysowaliśmy. Drugi raz tego samego nie możemy narysować. I po co ja takie coś rysuję? Ano właśnie, w 7 rundach powstanie takie oto piękne dzieło. Od razu wszystkich esedów przepraszam, ale tak właśnie ja maluję. Widziałem już właściwie naprawdę dzieła sztuki. Moje prawdopodobnie do tego się nie zalicza. No ale dobra. Mam wytłumaczyć gry, a nie być Michałem Aniołem. Więc po kolei. Na samej górze macie elementy, które ułatwią wam punktowanie za poszczególne obszary. No i teraz sprawdzamy. Najważniejszą rzeczą i najwięcej za to punktów jesteśmy w stanie dostać, czyli za połączone nasze sieci jedną trasą kolejową. I teraz. Moja pierwsza sieć łączy 8 punktów, czyli jest to ta sieć. Raz, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Czyli mamy połączone wszystkie elementy łącznie ze stacjami przesiadkowymi. Zaznaczam sobie 8, 28 punktów. Druga, mniejsza trasa łączy tylko 2, więc zostaje 4 punktów, łącznie są to 32 punkty. Kolejny element, najdłuższa droga. Po prostu patrzę, jaki jest mój najdłuższy odcinek tejże drogi i dostaję po jednym punkcie za każdy element tej najdłuższej drogi. To samo robimy z torami i teraz mamy taki dziwny kwadracik. Sprawdzamy, ile mamy elementów w tym takim czerwonym polu i za każdy zamalowany element w czerwonym polu dostajemy jeden punkt. Co to są te X? No właśnie, to jest piękno konstrukcji naszej sieci kolejowej, ponieważ za każdy taki punkt, który kończy się właściwie w polu, dostajemy minus jeden punkt. Gwiazdka na razie nas nie interesuje. Sumujemy to wszystko, wpisujemy liczbę punktów i ten, kto ma najwięcej, wygrywa grę. No i tyle. Ale pamiętajcie, że mamy jeszcze dodatki. Pierwszy dodatek już bez rysowania to rzeka, czyli pojawia się kolejny element. I ten dodatek, jak również jeziorko, ma to do siebie, że kiedy rzucimy wszystkimi czterema kostkami i tymi jeszcze dwiema, to musimy narysować, to możemy. Nie mamy takiego obowiązku. I rysujemy bardzo prosto, jak w przypadku podstawowej gry, tylko będziemy dorysowywać jeszcze rzekę. Gracz, który po prostu będzie miał najdłuższą rzekę, dokładnie każdy z graczy, będzie punktował, tak jak troszkę drogę czy kolej, jeden punkt za każdy element tej najdłuższej rzeki. Dodatkowo, jeśli uda się połączyć dwa brzegi na planszy, dostaniemy ekstra punkty. To rzeka. Jezioro jak rzeka, tylko że jezioro. I teraz będziemy otrzymywali jeden punkt za każde pole zajęte przez nasze jeziorko, a dokładnie to najmniejsze, które znajduje się na naszej planszy. Bardzo ciekawe, chciałem powiedzieć, utrudnienie. No w sumie tak, ale fajna rzecz. W przypadku i jeziora, i rzeki gra tym razem potrwa tylko 6 rund. A i o czym jeszcze nie powiedziałem, a powinienem w sumie tak na zakończenie, czy na początku, to, że gra ma naprawdę świetnie zaprojektowane pudełeczko. Zobaczcie, wszystko do siebie pasuje, do tego dorzucamy nasze plansze, czy tak jakoś tak, żeby to wszystko nie wystawało. Kładziemy instrukcję, bo gra też ma, o czym nie powiedziałem. Zamykamy na ten nasz magnesik, robimy test i spokojnie nic tam nie lata. Brawo. To się nagadał, a teraz trzeba to podsumować. Zaczynamy od zwykle, jak zwykle, od wykonania. Tak jest, więc kochanie, skoro powiedziałaś już coś o wykonaniu, tak więc nie będę ci dłużny i powiedz, jak ci się ta gra podobała. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy nic o wykonaniu. No to powiedz. Bardzo ładne, naprawdę porządne. I pyk, krótko na temat, gra jest bardzo ładna, porządna, ale wiesz, o co najczęściej, ludzie pytają w takich grach? Pewnie się domyślasz, kiedy... Czy to się zniszczy? I teraz zrobimy, uwaga, taki hardkorowy, typowy crash test, bo ja nie pamiętam, których żeśmy używali, bo ich było dużo. Nie, słuchajcie. Właśnie, na przykład tak. Znaczy, wydaje mi się, że to jak klasyczne takie rzeczy trzeba byłoby po jakimś czasie tak, troszkę natłuszczać. Czarny. Jest trochę czarny. Jest trochę czarny, być może dlatego, że tego nie jakoś super tak nie dotujemy. Ale to przeszkadza? Ale można powiedzieć, że dla pedantów tak. Dla pedantów może przeszkadzać, ale... Ja nie jestem pedantem, o czym opowiedziałam, ale jest to specjalnie tylko i wyłącznie na dla patronów, więc tak, jakieś tam bluzgi, to nieważne. Kiedyś jeszcze może wam to puścimy. No dobra, ale wykonanie fajne, miłe, przyjemne, tak. Ale co po takich, że można byłoby się więcej spodziewać. Jest okej. Natomiast sama rozgrywka, bo ty, kiedy zagraliśmy w tą grę pierwszy raz, to była taka gra syndrom jeszcze jednej partii. Chciałaś jeszcze raz. Zacznijmy od początku. Jak ty mi to pokazałeś, ja otworzyłam pudełko i Piotrek mi wytłumaczył zasady, więc myślałam, kurde, tak szczerze, nie? Kurde, to ja mam... Po prostu mam rysować jakieś takie kreski. Jakbyś nie rysowała w tego typu samych grach. Nie, ale narysujesz coś ciekawego, jakieś warzywko czy coś, nie? Ale mam rysować kreski, kropki i tak dalej, to trochę głupie, nie? Ale powiem wam, że zagrałam w tą grę i naprawdę mi się bardzo nie raz, żeby nie było. Bardzo wiele razy. A to już coś mówi. Tak. Jak Klaudia wraca do gier, to można powiedzieć, że to już coś... A to jest bardzo szybciutka ta gra i właśnie ma się tam taki syndrom, żeby się jeszcze chciało zagrać. Czyli jeśli miałabyś komuś tę grę polecić, to jaki to jest taki profil gracza? No chyba na początek, na pewno. Tak, czyli tak zwany, ja będę to ubierał w fajne słowa, nie? To jest taki gateway. Dalej.
Dobra. W jakieś przerwy pomiędzy ciężkimi tłami, bo albo, jest krótka. Albo po prostu, nie wiem, macie chwilę tylko wieczorem, bo na przykład wam się zaraz dziecko obudzi. Nie jak tam na przykład się właśnie budzi. No i w to sobie można zagrać. I jest na 6 osób, ma 2 dodatki, jezioro i rzeki, więc jak już się znudzicie podstawką, to możecie sobie to troszeczkę rozwodnić, zmienić. No i z uwagi na fakt, że i cały czas będziecie rzucali tymi kostkami, sytuacja na waszych planszach będzie zupełnie inna. Zawsze i dostaniecie taką fajną, ciekawą zagadkę logiczną. I naprawdę mi się ta gra spodobała. Naprawdę. To jest jedna znowu z gier, której się nie spodziewałem, a... Ja się nie spodziewałam, że to mi się, że to mi się tak spodoba, ponieważ no tak kolejowy szlak, no to co może być ciekawego z kolejami? A jednak A jednak, proszę, nie, wsiąść do pociągu, jakieś tam inne gry, ale granie, można powiedzieć, że Foxy lubią różnego rodzaju tam szlaki, bo był wodny szlak, był kolejowy szlak. Górski no, teraz. Teraz jeszcze górski szlak musicie zrobić, albo szlak jasny trafił. Słuchajcie, pomysłów macie bardzo wiele, nam ta gra się spodobała i z sumieniem czystym, moim, polecamy. To już tak mniejsza rzecz, ale czystym sumieniem Klaudii, więc prawie jakbyście dostali wodą święconą w twarz. Można powiedzieć, że polecamy. Tak. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!